Był pewien człowiek o imieniu Elkana. Miał dwie żony, Peninnę i Annę. Peninna miała dzieci, natomiast Anna ich nie miała. Co roku udawał się do Shiloh w celu złożenia ofiary Panu Zastępów. Byli tam dwaj synowie Helego, Hofni i Pinhas, kapłani Pana. Peninna dokuczała Annie z powodu jej bezpłodności, a Elkana bardzo ją miłował. Za każdym razem, gdy Anna szła do świątyni, ta jej dokuczała. Anna nie jadła i wciąż płakała. Gdy w Shiloh skończono jeść i pić, Anna wstała. A kapłan Heli siedział na krześle przed bramą przybytku pańskiego. Anna modliła się do Jahwe, obiecała, że jeśli ten daje potomka, ona odda go jemu, a brzytwa nie dotknie jego głowy. Heli przyglądał się jej modłom i uznał ją za pijaną. Anna mu odpowiedziała: nie, panie mój, jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem ani sycerą. Wylałam tylko duszę moją przed panem. Nie uważaj swej służebnicy za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mówiłam cały czas. Heli kazał jej iść w pokoju, a Bóg Izraela spełni jej prośbę. W domu w Rama Elkana zbliżył się do Anny, a ta poczęła i urodziła Samuela, bo uprosiłam go u Pana. Gdy odstawiła dziecko od piersi, zaniosła go do domu Jahwe, do Shiloh, i spotkała tam Helego. Oddała dziecko Jahwe, jak się zobowiązała. Chłopiec pozostał przy Helim do pełnienia służby. Synowie Helego to istni synowie Beliala. Lekceważyli ofiary składane Jahwe. Samuela, pełniącego posługi wobec Jahwe, co roku odwiedzali rodzice. Heli pobłogosławił Elkanie tak, że Anna urodziła jeszcze trzech synów i dwie córki. Do Helego dochodziły słuchy o niewłaściwym postępowaniu jego synów, ale ci nic sobie z tego nie robili. Samuel dorastał i coraz bardziej podobał się Jahwe oraz ludziom. Do Helego przybył mąż Boży z pretensjami, że ten bardziej szanuje swoich synów niż Jahwe. Zapowiedział Helemu, że odetnie ramię jego i jego ojca, by nie było starca w jego domu. Jego synowie Hofni i Pinhas zginął tego samego dnia. Jahwe ustanowi sobie kapłana wiernego, przed którym ci, co zostaną w domu Helego, będą się upokarzać. W czasach, gdy Jahwe rzadko się odzywał, Samuel usługiwał pod okiem Helego. Pewnej nocy usłyszał, jak ktoś woła jego imię. Poszedł do Helego, bo myślał, że to był on. Heli zaprzeczał i kazał mu wrócić do łóżka. Samuel nie znał jeszcze Jahwe. Powtórzyło się to 3 razy. Heli kazał Samuelowi odpowiedzieć: mów, bo sługa twój słucha. Jahwe wyjawił Samuelowi, że ukaże Helego jego dom na wieki. Samuel chociaż niechętnie wyjawił mu słowa Jahwe. Samuel dorastał, Jahwe mu się objawiał, a wszyscy Izraelici poznali go jako proroka pańskiego. Heli się zestarzał, jego synowie dalej źle postępowali wobec Jahwe. Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami i przegrali. Myśląc, że Arka Przymierza przyniesie im szczęście, posłali po nią do Shiloh. Byli przy niej dwaj synowie Helego, Hofni i Pinhas. Gdy Arka Przymierza dotarła do obozu, przerazili się Filistyni, bo przybył Bóg Izraela. A to ci sami bogowie, o dziwo powiedzieli, to w liczbie mnogiej, którzy zesłali plagi na Egipt. Kolejną bitwę wygrali Filistyni, zabrano Arkę Bożą, a Hofni i Pinhas polegli. Pewien Beniamita pobiegł do Helego i przekazał mu o tym. Na wzmiankę o Arce Bożej Heli upadł z krzesła do tyłu na krawędź bramy, złamał sobie kark i umarł. Jego synowa żona Pinhasa była wtedy w ciąży i z wrażenia aż urodziła chłopca, którego nazwała Ikabod, mówiąc: odstąpiła sława od Izraela z powodu zabrania Arki Bożej oraz śmierci jej teścia i męża. Odstąpiła sława od Izraela, gdyż Arka Boża została zabrana. Filistyni wnieśli Arkę Bożą do świątyni Dagona i ustawili przed nim. Gdy nazajutrz mieszkańcy Aszdodu weszli do świątyni, zobaczyli Dagona leżącego przed Arką. Podnieśli go i postawili na swoim miejscu. Na drugi dzień sytuacja się powtórzyła. Tym razem głowa i ręce Dagona leżały odcięte na progu, a na swoim miejscu pozostał tułów. Dlatego właśnie kapłani Dagona i wszyscy wstępujący do domu Dagona nie depczą progu Dagona w Aszdodzie do dnia dzisiejszego. Jahwe zsyłał kary na lud, póki znajdowała się tam Arka. 7 dni Arka się u nich znajdowała. Kapłani i wierzbiarze powiedzieli, że trzeba ją odesłać z darem pokutnym. Ludzie zaprzęgli więc 2 mleczne krowy, Arkę umieścili na wozie, a także skrzynkę ze złotymi myszami i z podobiznami swoich guzów. Filistyńscy władcy zaprowadzili to do Bet-Szemesz. Żniwiarze w Bet-Szemesz uradowali się na widok Arki. Wóz drewniany porąbano, a krowy złożono Panu na ofiarę całopalną. Arkę i przedmioty ułożyli na wielkim kamieniu. Władcy filistyńscy wrócili do domu. Przybyli mieszkańcy Kiriat Jearim, zabrali Arkę Pańską i wprowadzili ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Eleazara zaś syna jego poświęcili, aby strzegł Arki Pańskiej. Minęło 20 lat. Izraelici zatęsknili za Jahwe, więc sprawujący rządy Samuel kazał im usunąć bogów obcych spośród siebie. Modlił się też za nich w Mizpa na zgromadzeniu, o którym dowiedzieli się Filistyni i uderzyli na Izraelitów. Pan obronił Izraelitów tak, że Filistyni nie wkraczali już do ich ziemi. Izraelici odebrali Filistynom swoje miasta. Samuel do końca swoich dni sprawował rządy w Izraelu.
Synowie Samuela, Joel i Abiasz zostali ustanowieni sędziami nad Izraelem. Nie chodzili oni drogami Samuela, więc starszyzna zażądała króla. Samuel poradził się Jahwe i przekazał ludowi prawo króla. Synów będzie brać do Rydwanu, z córek zrobi kucharki, a majątek zabierze i odda. Będą narzekać na króla, ale pan ich nie wysłucha. Lud się tym nie przejął i dalej go żądał. Kisz, wojownik z rodu Beniamina, miał pięknego, wysokiego i dorodnego syna Saula. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud. Gdy ojciec Saula wysłał go szukać jego oślic, ten udał się do widzącego, do Samuela. Samuel wiedział od Jahwe, że to Saul ma rządzić ludem. Namaścił Saula na wodza Izraela, a w Mispa za pomocą losowania na króla go wybrał. Wtedy Samuel ogłosił ludowi prawa władzy królewskiej, zapisał je w księdze i złożył ją przed Jahwe. Nachasz Amonita oblegał Jabesz w Gileadzie, a na znak przymierza z mieszkańcami chciał każdemu wyłupić prawe oko. Saul, dowiedziawszy się o tym, zabrał lud i ruszył na oddziały Nachasza. Po walce Saul został obwołany królem w Gilgal. Samuel się zestarzał i w pożegnalnej przemowie powołał się na dotychczasową historię Izraela. Chęć posiadania króla nazywa wykroczeniem, bo tylko Jahwe jest królem. Saul wybrał sobie 3000 ludzi z Izraelitów, 2000 pozostało przy Saulu w Mikmas i na wzgórzu Betel, 1000 zaś przy Jonatanie w Gibea Beniamina. Jonatan pobił załogę filistyńską w Geba, co nagłośnił sam Saul. Zwołano lud za Saulem, a Filistyni zgromadzili się przeciwko Izraelowi. Rozłożyli obóz w Mikmas, a Izraelici się pochowali. W Gilgal odchodził lud od Saula, a przez 7 dni do Saula nie przychodził Samuel. Saul złożył ofiarę Jahwe, bo myślał, że tak zjedna sobie Jahwe w obliczu Filistynów. Samuel, gdy przyszedł, powiedział Saulowi, że popełnił błąd i nie zachował przykazania Jahwe, więc jego panowanie nie ostoi się, a Bóg Izraela wybrał sobie już człowieka według swojego serca. Ustanowił go pan wodzem swojego ludu. Samuel odszedł, a Saul przygotowywał się do walki. Tylko Saul i jego syn Jonatan mieli miecz i włócznie, bo w Izraelu nie było kowala. Chodzili więc Izraelici ostrzyć broń do Filistynów. Pewnego razu Jonatan namówił swojego giermka, by udali się do straży filistyńskiej, nikomu o tym nie mówiąc, bo Jahwe i tak ich wyzwoli. Ukazali się filistyńskiej straży i pewni, że Jahwe im pomoże, uderzali na Filistynów, którzy padali przed nimi. Saul zauważył, że kogoś między nimi brakuje. Gdy dowiedział się kogo, kazał ruszyć na Filistynów. Chciał ich jeszcze dobić, ale zaniechał tego pomysłu. Saul wygrywał w walkach ze swoimi wrogami, Moabitami, Amonitami, Edomitami, z królem Soby i Filistynami. Wyzwolił też Izraela od Amalekitów. Synami Saula byli Jonatan, Jishwi i Makiszua, a córkami Merab i Mikal. Żona Saula miała na imię Achinoam. Samuel przekazuje Saulowi od Jahwe, że ten ma wytępić Amalekitów, bo oni stanęli Izraelitom na drodze z Egiptu. Saul tak uczynił, a tymczasem Jahwe żalił się Samuelowi, jak to żałował, że wyznaczył Saula na króla. No trzymajcie mnie, bo popuszczę, zaraz wszechwiedząca Bozia tego nie przewidziała. Saul odstąpił i nie wypełnił jego przykazań. Samuel przekazał Saulowi słowa Jahwe. Saul odstąpił od Pana, bo miał zniszczyć Amalekitów, a on zabrał ich łup. Saul oczywiście tłumaczył się, że lud zabrał bydło, by je potem złożyć Jahwe, ale Jahwe oczywiście woli posłuszeństwo od ofiar. Jahwe odrzucił Saula i nie będzie on już więcej królem nad Izraelem. Saul, gdy Samuel się odwracał od niego, chwycił kraj jego płaszcza tak, że go rozdarł. Jahwe już przekazał królestwo izraelskie komuś lepszemu. Na koniec Samuel chciał pozbawić życia Agaga, króla Amalekitów. Saul i Samuel rozeszli się, a Samuel nie zobaczył więcej Saula, aż do chwili swojej śmierci. Jahwe wysłał Samuela do Jessego Betlejemity, bo tam upatrzył sobie króla, którego Samuel namaści. Samuel spotkał Jessego, a ten przedstawił mu swoje dzieci. Żaden Samuelowi nie pasował oprócz ostatniego, najmniejszego, który w tym momencie pas owce. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Saula opuścił duch pański, a Jahwe zesłał mu ducha złego. Jego słudzy posłali po człowieka dobrze grającego na cytrze, po Dawida. Dawid przybył do Saula i przebywał z nim. Saul pokochał go bardzo. Dawid stał się jego giermkiem. Grał Saulowi, gdy ten doświadczył napadów złego ducha i od razu doznawał ulgi. Filistyni zgromadzili się na wojnę. Wystąpił od nich Goliat, harcownik, wysoki na 6 łokci i 1 pięć. I zażądał wystąpienia jednego z Izraelitów. Jeśli Goliat przegra, Filistyni będą niewolnikami Izraelitów. Trzej bracia Dawida wyruszyli na wojnę, a Dawid na polecenie ojca poszedł zanieść im żywność. Dowiedział się o Goliacie i powiedział Saulowi, że to on stawi mu czoło. Dawid stanął do walki tylko z kijem, 5 gładkimi kamieniami i procą. Jedyną bronią Dawida był Pan Zastępów. Strzelił Goliatowi z procy kamieniem w czoło tak, że ten upadł na twarz i umarł.
Mieczem Goliata odrąbał mu głowę. Saul kazał sobie przedstawić Dawida i podać imię jego ojca. Kiedy właśnie przestał przemawiać do Saula, dusza Jonatana przyległa całkowicie do duszy Dawida. Pokochał go Jonatan tak, jak samego siebie. Saul zabrał Dawida do siebie. Jonatan i Dawid zawarli związek przyjaźni. Dawidowi wiodło się i został dowódcą wojska. Gdy po zabiciu Filistyna wracał Dawid i Saul, kobiety śpiewały. Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. Saulowi nie podobały się te słowa i był zazdrosny. Próbował nawet Dawida przebić dzidą, ale Dawid dwa razy tego uniknął. Saul oddał mu swoją córkę Merab za żonę i wysyłał do walk, by dosięgła go ręka Filistynów. Merab oddali jednak innemu człowiekowi, za to druga córka Saula, Mikal, pokochała Dawida. Za nią Dawid musiał przynieść Saulowi 100 filistyńskich napletków. Dawid odnosił coraz większe sukcesy, a jego imię stawało się coraz sławniejsze. Jonatan w tajemnicy przed ojcem uprzedził Dawida, że Saul chce go zabić. Dawid schował się w kryjówce, ale Jonatanowi udało się namówić ojca, by nie robił Dawidowi nic złego. Saul znów próbował zabić Dawida, ale uratowała go Mikal. Dawid uciekł do Samuela, z którym zamieszkał w Najot. Saul się o tym dowiedział i wysłał posłańców, by schwytali Dawida. Ci zastali Samuela prorokującego i udzielił im się ten sam duch. Saul udał się tam osobiście. Jemu też się ten sam duch udzielił tak, że aż nagi prorokował. Po raz kolejny Jonatan ratuje Dawida przed własnym ojcem czyhającym na życie jego przyjaciela. Dawid miał pojawić się na uczcie, ale skrył się w polu. Dawid udał się do Nob, gdzie spotkał kapłana Ahimeleka i wziął od niego chleb oraz miecz Goliata. Uciekając przed Saulem, poszedł do Akisza, króla Gad. Słudzy króla go rozpoznali, więc Dawid udawał szalonego. Tłukł rękami w skrzydła bramy i pozwalał ślinie spływać na brodę. Akiszowi nie podobał się szaleniec w gościnie. Dawid uciekł i skrył się w jaskini Adulam. Dołączyła do niego jego rodzina, uciśnieni i ścigani przez wierzycieli. Dawid zaprowadził swoich rodziców do króla Moabu na czas wyjaśnienia się, co Bóg chce uczynić z nim. Na polecenie proroka poszedł do ziemi Judy. Saul dowiedział się o wizycie Dawida u Ahimeleka i kazał go zawołać wraz z całym rodem jego ojca. Doeg Edomita zadał im śmierć. Saul uderzył na miasto kapłańskie Not i pozabijał tam mężczyzn i kobiety, dzieci i niemowlęta, woły, osły i owce. Tylko Abiatar, syn Ahimeleka, się uratował, znajdując schronienie u Dawida, którego o tym powiadomił. W Keili Dawid znów pokonał Filistynów. Do Saula doszło, że Dawid tam jest. Kurde, Facebooka nie było w tamtych czasach, a wszyscy wszystko wiedzieli. I zwołał lud na wojnę. Jahwe powiedział Dawidowi, że mieszkańcy Keili wydadzą go w ręce Saula. Dawid uszedł z Keili, a Saul zaniechał wyprawy po tym, jak mu o tym doniesiono. Saul szukał Dawida przebywającego na pustyni i w górach. Dawid ukrywał się na pustyni Zif Horsza, gdzie Jonatan po raz kolejny udowodnił mu swoją lojalność. Mieszkańcy Zif wyjawili Saulowi miejsce pobytu Dawida. Saul wyruszył za Dawidem. Ktoś już zdążył Dawida uprzedzić, oczywiście, trochę to już nudne się robi. Ruszył na pustynię Maon, znowu Saulowi o tym doniesiono. Zaprzestał pościgu, gdy doniesiono mu o tym, że Filistyni wdarli się do jego kraju. Karierę by ci posłańcy zrobili w Mossadzie. Dawid zamieszkał w En-Gaddi i znowu Saulowi o tym doniesiono. Był ze swoimi ludźmi w jaskini, podczas gdy Saul przyszedł tam okryć sobie nogi, co oznacza załatwić potrzeby fizjologiczne. Mam nadzieję, że na siku poszedł, bo trochę wiocha tak się załatwiać w jaskini, gdzie schowani są inni ludzie. Dawid odciął Saulowi pokryjomu połę jego płaszcza. Dopadły go wyrzuty sumienia i nie pozwolił nikomu napadać na Saula. Saul wyszedł z jaskini, a Dawid za nim. Pokazał Saulowi połę jego płaszcza jako dowód, że mógł go zabić, ale tego nie zrobił. Niech Jahwe ich rozsądzi. Saul się aż popłakał. Jaki to Dawid sprawiedliwy i odpłaca mu dobrem. To Dawid będzie królem, więc Saul poprosił go o niewyniszczanie jego potomstwa. Dawid złożył przysięgę. Saul wrócił do siebie, a Dawid z ludźmi weszli na górę, na miejsce niedostępne. Umarł Samuel, a Izraelici pochowali go w Rama. Dawid udał się na pustynię Paran. W Maon żył Nabal, człowiek bogaty i okrutny, mający posiadłość w Karmelu. Jego żona natomiast była piękna i mądra. Zajęty był strzyżeniem owiec w Karmelu, gdy Dawid o tym usłyszał i wysłał do niego 10 młodzieńców do przekazania, by użyczył im tego, co ma. Nabal nie był temu przychylny, więc Dawid rozkazał swym ludziom przypasać sobie miecz. Około 400 ludzi wyruszyło z Dawidem. Jeden ze sług poinformował Abigail, że ci ludzie byli dobrzy dla nich, a jej mąż się na nich rzucił. Abigail wzięła jedzenie, obliczyła nim osły i na jednym z nich udała się do Dawida, nie dając swojemu mężowi znać. Dawid żałował, że pilnował Nabalowi jego dobytku, bo tak mu się odpłacił. Abigail rzuciła się Dawidowi do stóp i prosiła,
by to na nią spadła wina, bo jej mąż głupi jest i Dawid ją pobłogosławił za to, że powstrzymała go od rozlewu krwi. Przyjął od niej jedzenie i odesłał do domu. Abigail wróciła do Nabala, który pił i zapomniał o wszystkim. Przypomniała mu o tym, gdy wytrzeźwiał. Nabal stał się jak kamień, a 10. dnia poraził go Jahwe. Dawid dowiedział się o śmierci Nabala i chciał pojąć Abigail za żonę. Ona się zgodziła, a Dawid wziął sobie jeszcze za żonę Ahinoam z Izrael. Saul oddał Mika, swoją córkę i żonę Dawida, innemu. Zifejczycy wydali Saulowi miejsce przebywania Dawida. Rozbił obóz na wzgórzu Hakila, dokąd przybył z 3000 Izraelitów. Dawid z Abiszajem zakradli się do obozu Saula i zastali go śpiącego z dzidą wbitą koło jego głowy. Abiszaj zaproponował, że go zabije, ale Dawid się nie zgodził. Zabrał dzidę i manierkę na wodę od wezgłowia Saula. Odszedł z Abiszajem, stanął na wierzchołku góry z daleka i krzyknął do Abnera, dowódcy wojsk Saula, że źle postąpił, nie strzegąc króla i zasługuje na śmierć. Obudziło to Saula, który rozpoznał Dawida. Żałował, że znowu czyha na jego życie, znowu go pobłogosławił i znowu rozeszli się każdy w swoją stronę. Nuda, ale wytrzymajmy jeszcze. Dawid w obawie przed Saulem postanowił schronić się u Filistynów. Poszedł do Akisza, króla Gad. Schronił się tam z ludźmi. Do Saula znowu to doniesiono, ale ten zaniechał ścigania Dawida. Rok spędził Dawid w kraju filistyńskim. W tym czasie Dawid napadał na inne krainy i nikogo nie zostawiał przy życiu. Akisz myślał, że skoro rodacy znienawidzili Dawida, to pozostanie on jego sługą na zawsze. Filistyni przygotowali się do walki z Izraelitami. Akisz zabrał Dawida do swojego obozu i stanowił go strażnikiem jego własnej osoby. Samuela opłakiwano, a Saul usunął wszystkich wróżbitów i czarnoksiężników z kraju. Na widok obozu Filistynów Saul się przestraszył, a że Jahwe mu nie odpowiadał, rozkazał znaleźć kobietę wywołującą duchy. Saul przebrał się w inne ubrania i poszedł do niej, do Endor. Kobieta na początku się przestraszyła, bo wygonił ich Saul i bała się spełnić prośbę. Saul zapewnił ją, że nic jej nie grozi. Poprosił o wywołanie ducha Samuela. Kobieta natychmiast rozpoznała Saula. Powiedziała mu, że widzi Samuela, starca okrytego płaszczem. Saul padł przed niezadowolonym Samuelem na twarz. Pytał go, czemu Jahwe mu nie odpowiada. Samuel odpowiedział Saulowi, że Jahwe odebrał mu królestwo i przekazał Dawidowi, a jutro on i jego wojsko będzie z nim, bo Jahwe oddał go w ręce Filistynów. Saul przeraził się tej wizji. Odszedł jeszcze tej samej nocy. Filistyni zgromadzili się koło Afek i szli na Izraelitów. Dawid szedł na ich końcu przy Akiszu. Książęta filistyńscy nie byli zadowoleni z jego obecności. Akisz im uległ i odprawił Dawida. Bali się, że w walce stanie się ich przeciwnikiem. Nazajutrz wrócił Dawid do ziemi filistyńskiej. Gdy Dawid wracał, Amalekici zdążyli już najechać na Negeb i Siklek. Uprowadzili do niewoli jego dwie żony oraz innych. Lud opłakiwał swoje straty, a Jahwe poradził Dawidowi ściganie najeźdźców. Po drodze Dawid spotkał Egipcjanina, niewolnika Amalekity, który za pożywienie zaprowadził ich do tej zgrai. Dawid bił ich od wieczora do zmierzchu na dnia następnego i odzyskał wszystko, co mu zabrali. Tymczasem Filistyni walczyli z Izraelem. Zabili synów Saula, Jonatana, Abinadaba i Malkiszuę. Gdy wytropili go łucznicy, Saul poprosił swojego giermka o przebicie go mieczem. Giermek odmówił, więc Saul rzucił się na swój miecz. Giermek też popełnił samobójstwo. Na drugi dzień Filistyni wrócili obdzierać zabitych i znaleźli Saula z jego synami. Saulowi odcięli głowę i zdarli zbroję. Zbroję jego złożyli w świątyni Asztarty, a ciało powiesili na murze Bet-Szean. Mieszkańcy Jabesz zdjęli ciała Saula i jego synów, po czym przenieśli do Jabesz i tam je spalili. Wzięli potem ich kości i pogrzebali pod Tamaryszkiem w Jabesz. Puścili potem przez 7 dni.